Dzień 65. Robienie napadów aż do premiery GTA 6. Young Cherry napisał: zrób Kajo z pełną torbą. Przeciwników może zabijać tylko Wiktor Sokołów. W rezydencji on nie działa, więc tam już rób co chcesz. Na lotnisku będziesz musiał coś zniszczyć, żeby on mógł zacząć działać. Nie możesz wejść tunelem odpływowym. Nie wiem, czy to ma sens, ale fajnie byłoby, gdybyś tych pomocników użył. A więc lecimy! Transport oczywiście wybieramy Longfin, punkt infiltracji wybieramy główny dok, punkt wejścia niby jest to tunel odpływowy, ale w ten sposób nie będziemy wchodzić, ale coś wybrać musimy. Punkt ucieczki, pas startowy to samo, coś wybrać musimy, ale oczywiście w ten sposób uciekać nie będziemy. Uzbrojenie to oczywiście agresor, a jeżeli chodzi o ekipę wsparcia, to oczywiście musimy zamówić sobie tego gościa. I on jest snajperem, dokładnie. 25 koła kosztuje. Pogięte! Ale kupujemy. I startujemy. Więc strój oczywiście wybieramy. No niechaj będzie taki. W ogóle zobaczcie. Cały czas jest taka pogoda halloweenowa. Cały czas jest. Nie wiem czy UFO dalej jest. Ale skoro pogoda halloweenowa jest, to chyba UFO też jest. Chociaż nie wiem, nie mam pojęcia. Będę musiał to sprawdzić. Jak na razie wbiłem do Detole, miałem napad gotowy. Wczoraj sobie go przygotowałem. Zobaczyłem jakie wyzwanko może mi tutaj podpostować. Do tego, że już zrobiłem odpowiednie bronie. Zrobiłem także transport. Więc wiecie, musiałem wybrać coś co pasuje. Nie mogę wybrać... no bo nie da się niestety zrobić różnych pojazdów tutaj. Głupie jest to. Zawsze w kasy nie da się robić kilka pojazdów. A tutaj się nie da. Dziwne. Chyba się nie da, może się da. Tak samo, niby uzbrojenie możemy wybrać. Ale nie można. Chyba. Dziwnie. W ogóle ten. Tak właśnie rozpinałem, że no za dużo tych kajo i teraz robię drugie kajo pod rząd. Ale z drugiej strony, jak patrzę na mój folder z wyzwaniami, to tam połowa wyzwań to jest kajo. Więc no, kajo musi być dużo. Nie da się tego uniknąć. I przy okazji, no kajo jest takie przyjemne. Oczywiście pod warunkiem, że nie blokuje się kamera, wtedy jest... Ach, sami wiecie jak jest. Dobra, tutaj dostałem pozwolenie od autora, że mogę rozwalić tych dwóch typów, więc jak najbardziej to zrobię. No bo inaczej nie mam opcji, żeby wezwać tego Sokołowa. Więc cyk i cyk, dobra. Teraz kamerę rozwalamy. Chyba ten cały Wiktor nie jest w stanie rozwalać kamer. Więc kamer będę musiał się pozbywać ja. Ale czy w ogóle jakichś kamer muszę się pozbyć? Chyba nie. To jest pytanie. Dobra, kontynuujemy. Tutaj musimy prąd wyłączyć. Znaczy prąd, właśnie nie prąd. W tym rzeczy to nie jest prąd. Tylko czy to jest? A tutaj to jest, no właśnie. To jest ta obrona przeciwlotnicza chyba. Więc tak, ósemka wiadomo, że nie do X-a. Więc musi być ona tutaj albo tutaj. Na razie dajmy ją tutaj. Teraz dajmy czwórkę na przykład tutaj. Nie da się, a jak damy tutaj, będzie dobrze czy będzie źle? Będzie dobrze, bo ta trójka się pomnoży, będzie 50. Kurde! Easy, matma. Ludziska. Korepetycje? Proszę bardzo. Nie u mnie. Od razu mówię. Czekajcie. Masakra. W ogóle wczoraj, no troszeczkę rage'ik był. Niestety. Ale no tak się czasem zdarza, nie? No bo ja nie mogę wytrzymać. Ja tak mnie to irytuje, jeżeli jest coś, na co ja nie mam wpływu. Ja nawet mówię tym typom wprost. Hej! Nie róbcie nic. A oni robią! Niestety. Dobra, wsparcie. Tego gościa musimy się pozbyć. Więc snajper, poproszę go. No zajmij pozycję, Wiktor. Oznaczam cię za pomocą gałki. Cyk. I zdejmiesz go za ile? On robi odliczenie sam, czy jak? A zdjął go już! Aha! Czekajcie, dostałem jakiś komentarz. Mi się na telefonie przyświecił i... Bo jak ktoś odpowiada na komentarz... Czemu jest alarm?! Aha! Czekajcie, ja nie rozumiem. No ja już o takie coś wiecie, powiadomienia. Jak widzę powiadomienie, muszę sprawdzić. Powiadomienioza. Ale czemu jest alarm? Ja nie rozumiem. Przecież nikogo nie zabiłem, gdzie mogli go wykryć. Ten Sokołów nie potrafi strzelić? Tak głośno jebnął? No nie widzę... Nie rozumiem tego kompletnie. Czekajcie, jeszcze raz to odpalę. Ej, w ogóle mam życia drużyny 1, czyli nie mam napadu na hardzie. Ja to odpaliłem na hardzie, mi się wydaje. A nie! Dobra, bo ja czekałem 2 godziny 24 minuty. A ja grałem z kimś, więc powinienem czekać 48 minut, no tak. Więc nie mam poziomu hard.
No, pochwalili te cooldowny. Aha. Ja pierdolę, przepraszam. Za każdym razem zobaczcie, że inne ubranie zakładam specjalnie. Więc tak, tutaj. I może kamery nie rozwaliłem do końca. Tylko rozpinam teraz. Nawet nie wiem, czy ta kamera ich wykrywa. Ale rozwala tę kamerę. Jest tylko kamera rozwalona, okej. No bo zobaczcie, muszę ich rozwalić, bo inaczej nie jestem w stanie wezwać wsparcia. Jest to zablokowane. No właśnie, zobaczcie. Wiktor krzywo patrzy na obronę przeciwpowietrzną. Znaczy, powietrzną. Tak jest, więc musimy to rozwalić i dopiero teraz możemy Sokołowo wezwać. Oj, znowu matma. Razem się popiszę, naprawdę, zobaczcie, patrzcie na to. Bierzemy tak, 4 razy 10, nie. 1 razy 10, wiadomo, że tak. Teraz 6 razy 2. Nie. No nie, no 1 razy 10 musi być. Czyli teraz czwórka tutaj, tak. A to tutaj, easy. Proszę Państwa, prościutkie. I jak to mamy ogarnięte, to teraz możemy rozwalić tego typa. Jeżeli znowu będzie alarm, to znaczy, że Sokołow jest. Nie wiem kurwa kim jest, jest słabiakiem. Jaki brałem alarm był? Jeszcze raz. Tutaj. Zaznaczam gościa. Zaznaczony, proszę bardzo. I co teraz się stanie? No czemu tak głośno walną? No czemu ten Sokołow wali tak głośno? Ja tego nie rozumiem. Jak on ma tę snajperkę, że on wszystkich alarmuje? Wbiłem na Wikipedię tego Wiktora Sokołowa. Sobie czytam. Wszystko spoko. Tylko jest jeden problem, bo tutaj jest napisane, że on kosztuje 25 tysięcy. To się zgadza. I możemy korzystać z niego, kiedy zneutralizujemy tą obronę przeciwlotniczą. Okej. Powietrzną, czy coś tam. Ale! Zobaczcie to! Nie ma on 100% szansy, że trafi przeciwnika i może wywołać alarm. Naprawdę? Naprawdę? Jak to jest kurwa bezsens? Nie dość, że musi się postarać, żeby tego typa używać, to jeszcze on może wywołać alarm. To jest losowe, na to wychodzi. Czy wywoła alarm, czy nie? Jezu! Nawet nie chcę mi się tego skomentować. Jezus Mary, nie wiem, jak to zrobiłem nawet. Zapatrzyłem się. I to jest moje ostatnie podejście. Więcej podejść nie będzie do tego wyzwania. Iż gdyż, ponieważ, proszę Państwa, skończyły mi się ubrania. To jest ostatnie ubranie, które mogłem wybrać, nie? Jeżeli teraz on walnie i wywoła alarm, to co najmniej się bardzo mocno zirytuje. Albo teraz jeszcze będzie lepsza akcja, że po prostu nie trafi. To by było dobre. Więc tych standard musimy powalić. Gitara. Palimy kraty. Hakierujemy. A teraz chyba się po prostu modlimy. To jest jedyna opcja. Wsparcie. Snajper. Jeżeli on wywoła alarm po raz kolejny, to wstanę drugi raz i stanę koło siebie. Nie wiem, o co chodzi. No, zaznacz go. Please. 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 Ja pi... Nie. No było na cicho! Aha! Ale ty zauważył, tak? Z jakim prawem ty się w ogóle tutaj znalazłeś? On nigdy nie jedzie! On nigdy nie znajduje tego typa! Jezu, sorry, raz mu się udało, ale go wykrył, teraz trupa. Nie, no nie wiem, o co chodzi. A jednak. Jeszcze raz. Spróbuję to zrobić, ale tym razem mam sposób. Sposób ten polega na tym, że poczekam tutaj, aż gościu se przejedzie, bo zgaduję, że gościu se przejedzie. Że ktoś tu będzie jechał, bo nigdy go nie widziałem, że tutaj jeździ jakiś gościu. Ale chyba jeździ. Więc ja poczekam, niech gościu zrobi sobie kółko. I dopiero teraz zacznę swoją akcję. Chociaż to w sumie. To nie jest
No niestety. Bo tracimy czas, to pierwsze. A po drugie, no elita. A elita fajna rzecz. Fajnie byłoby ją wbić. Chociaż z drugiej strony tylko 50 koła dostanę. Bo to jest elita na poziomie normal, a nie na hardzie. Więc trochę przypał. No dobra, zobaczymy. Speedrun. Jeszcze nigdy nie spędziłem tak dużej ilości czasu na lotnisku. Wiecie, jedno to jest ile film trwa, a drugie to jest ile ja tutaj, wiecie, czasu spędziłem na odpalaniu napadu i tak dalej. Masakra. Ale dobra, czy gościu jest w stanie zdjąć gościa w samochodzie? Ty cały Wiktor. Oto jest pytanie. Mam nadzieję, że tak. No bo gościa musimy się pozbyć, ewidentnie. Więc dawaj, wsparcie. Snajper. I tak, tutaj ktoś jest? No właśnie, jedzie. Ale on, gdzie on jedzie? Nie, normalnie zawraca sobie tam. No właśnie, on tu nie jedzie, to czemu go wykrył tego tutaj? Dawaj, please. To jest kurwa żart. To jest jebany żart. To jest jebany kurwa żart. Ten gościu, Wiktor Sokołow. Nie uwierzycie, wpadł na kolejny genialny pomysł. Ten pomysł jest tak genialny, że go właśnie w tej chwili zrealizuje. Sposób ten polega na tym, żeby nie używać Wiktora Sokołowa i w ten sposób przejść napad z Wiktorem Sokołowem. Wiecie sobie, co? Jak to? Mówię jak. Jedyne, do czego potrzebuję, to eliminacja ludzi z tymi kodami, albo nawet nie to, bo muszę po prostu znaleźć ten hak do wejścia do rezydencji. Ale to właśnie hak bym musiał znaleźć, bo niestety nie znalazłem go podczas zwiadu. Więc musiałem go teraz go szukać na własną rękę. Co będzie lekko kłopotliwe, ale no zobaczymy. Ja bym poleciał z tymi kodami, dlatego że te kody raczej w miarę często szybko dropią. Więc może akurat tego gościa mi zdejmie po cichu, no zobaczymy. A, tego gościa nie zdejmujemy. Właśnie w tym jest rzecz. Że tego gościa sobie olewamy. Pozwalamy mu normalnie chodzić! Dobra, nie mam dość. Załóżmy, że ja go wyminąłem. Nie było tej sytuacji. Gość przeżył. To akurat były pociski gumowe. Jak to może być? Jak Rockstar mógł zrobić coś takiego, że dają snajpera, którego trudno się używa, i jeszcze dodatkowo on ma szansę, że po pierwsze może nie trafić, podobno, a po drugie może strzelić tak, że będzie go słychać. O, macie zajebiste tłumiki. Akurat w moim wypadku zawsze strzela tak, że go słychać. Nigdy nie strzelił tak, żeby było po cichu. Czy jestem w stanie tym zapełnić torbę? Mam nadzieję, że tak. Bo jeżeli nie, to się bardzo, bardzo, ale to bardzo, bardzo mocno zirytuje. Zobaczmy. Ja tego w głowie policznego nie mam. Ale jak patrzę, jak ten pasek się zapełnia, to nie. Nie gadajcie. Nie gadajcie. Że będzie mi niemalnie brakować. Jezu! Tragedia. To jest. No patrzcie. Nie, dobra, jest na styk. O Jezus Maria. Jakby brakło minimalnie, to bym się bardzo mocno zirytował. Ale na całe szczęście nie muszę się irytować, bo wszystko jest w porządku. Oh. Naprawdę, ja myślałem, że o, proste, no bo ja to muszę tylko kilku strażników zabić na zewnątrz, nie? I ten Sokołow mnie ich normalnie zabije, ale nie, okazuje się, że nie! Że sposób na robienie napadu z tym snajperem jest taki, że się go nie używa! To jest jedyny sensowny sposób, zapłacić mu 25 koła, żeby nic nie robił. To jest jedyna możliwość. Skoro tutaj akurat popełniłem lekką wpadkę i gościa musiałem rozwalić, to teraz polecimy kodami do środka. Więc będę eliminował Sokołowem. Jeżeli mi on odpali alarm, nawet nie chcę myśleć, co to będzie. No tragedia będzie, to po pierwsze, nie? A, i w ogóle zobaczcie, że tutaj musimy się jakoś dostać do środka tam rezydencji, do tego górnego miasta, powiedzmy. Że tak gotikowo powiem. No wiecie, co chodzi, nie? Do tego terenu bardziej strzeżonego, powiedzmy. Chociaż tam sobie strażników jest mniej, no ale jest brama, przez którą musimy się przedostać. Albo i nie. Skoro mamy... A, nie czekajcie, bo niech apunerfili to. Że już się nie da chyba.
Że jakoś wyhamowuje nas chyba. Tak mi się zdaje, że były jakieś nerwy chyba, czy nie? Że Rockstar to patchował, ale no zobaczymy. Chwila prawdy. Robię to po raz pierwszy, nigdy wcześniej tego nie robiłem. Pytanie, którędy to się dostaje? To będzie gdzieś taka skarpa, która jest prostsza do wybicia się. No to jest pionowa ściana. Ale spróbujemy. No, zbyt pionowa. To ja nie wiem, którędy. No tędy jest troszeczkę mniej poziomo. Też jest mniej poziomo. Karambeusz. Dawaj, do góry. Tędy? Na radę? No nie! To widziałem... Nie, to musi być jakaś niewidzialna ściana. Która blokuje. No bo ja lecę na pełnej. Powinienem mieć szansę tam się wbić na górę. A to jest ewidentnie jakaś blokada. Chociaż tutaj taka rampa mi nie jest. Zobaczcie to. To coś. Może po tym jestem w stanie. Spróbujmy. Ostatnia szansa. A jeżeli się to nie uda, to będziemy musieli kombinować w inny sposób. To jest jedyna szansa. Moja. Ta skarpa. Obracaj. Lecę na pełnej. Troszeczkę może od tej strony, tak, o. I teraz go, please. Chwila prawdy. Nie, że się buguje gra. Nie, to jest jakaś niewidzialna ściana na 100%. No bo nie ma szans, że nie jesteś w stanie się wbić. A może czekajcie, nie, jeszcze raz. Od tej skarpy próbuję się wybić. Tej tutaj. Nie, pa! Widzieliście to? Coś mi odbiło. To jest jakaś niewidzialna ściana. Na 99%. A co się stanie, jeżeli ja zrobię coś takiego? Wykryje mnie, po pierwsze, czy nie wykryją mnie? Zobaczmy. Patrzcie, hej, spada! W czasie rzeczywistym. I wykryli mnie! Ale jestem w środku przynajmniej. Dobra. Sokołów, pomóż mi. Dawaj, ej, Sokołów, działasz? Aha! Sokołów jest... Ja muszę za każdym razem go wzywać? Do pomocy? Co za debil! Mam snajpera. I spróbuję. Spróbuję. Przynajmniej spróbuję. Polecić po cichu tutaj. Bez zarozwania tego gościa. Więc obróć się już. Please. Nie gadajcie, że on się tak obróci, że mnie zauważy. Ja pierdolę! Naprawdę, akurat taki musiał zrobić obrót, że mnie zauważył. Dobra, ale zróbmy test! Zróbmy test w takim wypadku. Nie mam potrzeby eliminowania tych dwóch gości, ale to zrobię. Zrobię to. Wsparcie. Snajper. I rozwal tego gościa z lewej, a ja wezmę gościa z prawej, okej? Okay? Aha. No, chuj w dupę, kurwa, wszystkim. Dobra, zróbmy tak. Dam uzbrojenie i dam tu miki. Może Sokoło będzie miał tu miki. Czy coś. No, nie mam pojęcia. Bierzmy to i go. Psycha is sitting, naprawdę. A tam nawet nic. Nie chce mi się nic już, naprawdę. Ja myślałem, że będzie prosty napad. Kolejny Kajo do kolekcji. A tu patrzcie co jest, no. Pierwszy raz obiegam hangar z tej strony. Aha, i to już są jeszcze drzewa, które mnie... A jest jeszcze cysterna, fajnie. Gościu sobie jedzie. Teraz gościu się obróci w ostatniej chwili. Nie gadajcie. Ja pierdolę! To jest kurwa jakiś żart, naprawdę. Oczywiście to przypadkiem było. Odruch bezwarunkowy. Tak naprawdę chciałem... Pierdolę tego snajpera. Nie da się. Nie da się, proszę państwa. Korzysta z tego Wiktora Sołokołowa. Czy jak on tam ma na nazwisko. Bo on jest... Totalnym słabiakiem. Jeżeli on wywołuje alarm, to jaki jest sens jego używania? Nie wiem, spróbuję tędy się dostać jakoś. Jestem w stanie tutaj wskoczyć? Nie jest niewidzialna ściana na 99%. Dobra? Nie gadajcie. Jezu. Dobra, pójdę z buta naokoło. Raczej w pław, bo tutaj tych... Oni tak zrobili specjalnie te skały, żeby nie dało się w żaden sposób wspiąć. A może ktoś wynalazł jakiś sposób, że nie da się wspiąć po tej ścianie jakoś. No bo nie wiesz naprawdę, że nikt do tej pory nie wykombinował nic. Postaramy się poszukać sprzętu do wspinaczki.
Jedna z lokalizacji tego jest tutaj gdzieś. Tu może leżeć torba, ale chyba nie leży, bo ona leży chyba tutaj na tym pojeździe gdzieś. No, nie ma. Więc szukamy dalej. Aha! Tu ktoś stoi! Gdzie oni są? To jest sprzęt do spinaczki chyba, tak? To się świeci. Ej, tak, to on! Potrzebuję cię. Tylko jak ja mam się do ciebie dostać? To jest dwóch przeciwników. Mogę ich dwóch rozwalić, ale... No nie chcę. Tylko chcę właśnie skorzystać z Wiktora. Wiktor może zdjąć jednego, więc pozwólcie, że ja zdejmę drugiego. W ten sposób podzielimy się rolami. I tak, Wiktor zamyka... Jest gotowy, więc ty eliminujesz tego. A ja eliminuję tego. Synchronicznie. Nie, kurwa, wszyscy zostali wykryci. Nie, ten Wiktor Sokołow jest, kurwa... No sobą jest. Więc lecimy na głośno. I będę używał swojej broni. No chyba, że Wiktor jest w stanie dalej mi pomóc. Wsparcie. Niedostępny jest? Kiedy będziesz dostępny, Wiktor, Wiktor? No bo tutaj jest opcja przejścia. Tym, dobra. Nigdy z tego nie skorzystałem. A właśnie w komentarzach jest opcja, znaczy opcja, jest komentarz, żeby zrobić to na metodę komandosa, żeby właśnie skorzystać z sprzętu do spinaczki, jeszcze tam z maczetą chyba. Coś takiego. Więc zamierzam to zrobić. Tak samo nożyce do metalu mogę zgarnąć. I teraz tak. Wiktor, czy ty możesz mi pomóc? Jak to nie możesz mi pomóc? On jest... Nie gadajcie, że on jest aktywny tylko wtedy, kiedy nie ma alarmu. Bo jeżeli to prawda... Nie, dobra, mogę. Wiktor. Zdejmij mi snajpera. Aha. Aha. Czemu oznaczenie jest na R3? Jak się to jest bez sensu. No zdejmij mi go. O, jest chyba. Ej, halo. Zdjął go, dobra, jest. Zdjął innego gościa. Fantastycznie. Teraz pytanie, czy jestem w stanie tutaj przyciąć kraty, czy nie? Chyba nie, nie ma takiej opcji. Jakoś tak mi się kojarzyło. Ej, bo chyba na skrzyniach jest, że przycina kratę. Czy nie? Hm. A nie, on przycina kratę? W płocie, czy nie? Hm. Nie, chyba powinna być opcja przycięcia kraty, która gdzieś w płocie. Nie no, jest, na pewno, idę. Wydaje mi się, że jest taka opcja, chociaż nigdy z niej nie korzystałem, to wydaje mi się, że jest taka opcja. Sprawdźmy. Jeszcze raz. Tutaj, wydaje mi się, że powinna być, czy nie? Nie gadajcie, że ja sobie to obzdurałem i takiej opcji nigdy nie było. Znaczy, ja nigdy nie robiłem, nie? Ale wydaje mi się, że była opcja przejścia przez to. Albo właśnie na tych screenach to widziałem i myślałem, że tak można. A tam. Niepotrzebne kilometry. Właśnie widzicie, nawet jeżeli ta opcja istnieje, ale chyba nie istnieje, no to Kaja ma mnóstwo sposobów właśnie wejścia do rezydencji i tak dalej, ale te sposoby są kompletnie niepotrzebne, bo jest jeden sposób, który jest najlepszy ze wszystkich. Nawet dwa, powiedzmy. Są te kody, no i jest tunel odpływowy. A tunel odpływowy można sobie tunel wejść w każdej chwili, nie? Nic nas nie ogranicza. Możemy sobie w każdej chwili skoczyć, na przykład, nie wiem, tędy, możemy skoczyć sobie stamtąd. Jest to easy. Na go. Na górę. Z alarmem. Będziemy się wdrapywać. To ma sens. Pierwszy raz będę widział tę animację. Ale jaja. O kurde. Dziwne. Powinna być opcja przycięcia krat. Moim zdaniem. Żeby wejść przez płot do środka tej górnego miasta, jak mówiłem. Raczej nie mam wyboru, muszę w ten sposób. Dobra, i Sokołow nie działa. Aha, nie mam pancerza. A zaraz nie będę miał jeszcze przekąsek. Tak to się skończy. I jeszcze kolos tam idzie. Nara, kolos. Zostanie przyjaciółmi. Przekąski na pełnej. Wtedy nie przejdę, nie mam klucza. Jezus Maria. Pantera, elo Pantera. No,
Jezus Maria, widzieliście to? Ja nie mogę kamery obracać. Bo gra jest taka wspaniała, że blokuje nam takie możliwości, żebyśmy się przypadkiem nie pogubili. A raczej, żebyście nie przechodzili przez ścianę po solo złoto. To jest jedyny powód. Dobra, lecimy tędy. Niepotrzebnie biorę tę kartę, ale już niechaj będzie. Zabieramy to. I zaraz co? Lecimy tędy? No spróbujmy. Co mi zależy? Ej, zauważyliście to? Patrzcie. Ten ekran, co widzimy, to jest jakaś nakładka na to, co widzimy w grze. Wiecie, co będzie normalne, ale ta nakładka jest źle zrobiona, bo zobaczcie, że u góry ekranu, chyba, że coś mi się z monitorem popsuło, ale raczej nie. U góry ekranu są jakieś rzeczy. I naprawdę może mi się monitor popsuł. Wiecie, dodają mi jakieś białe elementy, czerwone, taki bardzo malutki pasek, nie? Na dole tego nie ma, ale na górze jest. Nie wiem, czy wy to widzicie na materiale, ale ja to widzę. Raz, dwa, trzy, cztery tutaj, okej. Okay. Raz, dwa, trzy, cztery i tutaj byle co, okej. Okay. Zrobione, ale już tego nie widzę. Ale wcześniej latało to. To raczej było z gry. No bo teraz tego nie mam, czyli jest git, monitor działa. Mam taką nadzieję. Już dobra, ja mam wątpliwość, czy to monitor mój jest zepsuty, czy ta gra. Dwie opcje są bardzo mocno prawdopodobne. O, używam tych obcęgów. No bo ogólnie one są do tego, żeby właśnie przyciąć te zabezpieczenie, ale wydawało mi się tak, że jest opcja, żeby przyciąć płot i wejść płotem. Jak mówię, tego górnego miasta. Ciekawa sprawa. Dobra, tutaj zabieraj łapami. Teleportuj to do naszej torby. A my uciekamy. Oczywiście tędy. Na górę proszę. Tu jest obraz. Jeden niestety. Kurde, no cały czas liczę na to, że w końcu będę miał dwa obrazy. Ale to się prędko nie stanie niestety. Tak coś czuję. Dobra, kolos jest tutaj. Więc my szybko kolosa wymijamy i biegniemy na pełnej tutaj. Niestety muszę zejść na dół i wystawić się na ognie przeciwników. O, jest klucz, fajnie. Szkoda, że dopiero teraz. Bo niestety nie ma innej opcji, nie? Bez klucza nie mogę tam przejść bezpieczniejszą drogą. Ale tak jak nie dostałem ani jednego hita, więc moja torba nie starczyła pieniędzy. Przynajmniej teraz. Wcześniej wiadomo, że dostałem troszeczkę tych obrażeń, szczególnie kiedy szukałem tej dziury w płocie, którą da się powiększyć za pomocą obcęgów. Naprawdę, wydawało mi się, że taka opcja jest. Że jest, ale nikt z tego nie korzysta. A to wykazuje się, że nie ma takiej nawet opcji. Dobra, teraz Sokołow, oczywiście. Snajper, cały czas jest ze mną, mam nadzieję. Czy już nie? Czy już mnie opuścił? Właśnie, skoro mam czas, już wiadomo, że ten napad jest totalnym failem, to poszukajmy, bo wydaje mi się, że tutaj jeszcze jest gdzieś motorek trzeci. Tylko właśnie nie wiem, gdzie on jest. Czy on jest tutaj? Ten motorek? Czy jest tutaj? Na razie nie pobiegnijmy tutaj. Wydaje mi się, że gdzieś tutaj jest motorek trzeci, czy nie? Może jest, a jak nie ma alarmu? Jak jest alarm, to nie ma. W ogóle tutaj nigdy nie byłem! W tym miejscu! Ale fajne! A to nie jest niebezpieczne? Trochę? Troszeczkę mnie obijają. Oczywiście użyłem przekąsek i poszukałem motorka. Aha, tutaj jest nie wiadomo co. Jakieś dźwięki wydaje. Kurde, zwiedź, zamykają Perico. Poznaję to od nowa. No, wydawało mi się, że gdzieś tutaj naprawdę jest trzeci motorek. A ja go nie widzę. Widzicie to? Właśnie ten napad pokazuje po pierwsze, że ten snajper jest nic nie warty. Po drugie, że dużo rzeczy na temat Hayao Perico sobie wmawiałem, a one nie istnieją. A po trzecie, coś musi być trzeciego. No bo wiecie, tak głupio kończy na dwóch rzeczach. Tak, przynajmniej trzy powinny być. No cóż. No nie wiem, no coś na pewno jest. Trzeciego jeszcze. A,
Że napad z radomami lepszy niż napad ze snajperem. To jest trzecia rzecz. I wleje się płynę w dziwny sposób, nie? Wszystko zrobiłem w tym napadzie inaczej niż normalnie bym robił. I wyszło co? Wyszło ultra chujowo. Nie opłaca się eksperymentować. Patrzcie, jak daleko ja odpłynąłem. Jak daleko jestem od wyspy. A wciąż napad nie został anulowany. W sensie zakończony. Bo popłynęłem nie w tą stronę, tylko w tą drugą. I zobaczymy. Płynę dalej. Kolejna zła decyzja. O, dobra, koniec. Jezu. No i co? Chwila prawdy? Nie, będzie 800 koła? Tak, 800. Będzie lito może. Aha, nie da się wykryć, no to... Nie pykło. 100 kołów. Mi załatwił alarm. Jedyne co nam pozostało to wpisanie naszego dzisiejszego wyniku do naszego arkusza. Więc zróbmy to. 8, 6, 3, 8, 0, 4, czyli 863 804 dolary. Dokładnie tyle zarobiliśmy w dzisiejszym materiale. I teraz jak zlecimy sobie w dół, to mamy podsumowanie i wychodzi na to, że dzień 65 naszej pierwszej serii kończymy z wynikiem 33 383 504 dolary. Piszcie swoje pomysły na kolejne wyzwania w komentarzach.